Dzień dobry, tu Onet Audio. Jest wtorek, 12 listopada, a to jest poranny briefing Onetu. Wszystko, co musisz wiedzieć o poranku oraz informacje o tym, co wydarzy się w ciągu dnia. Maciej Jednoralski, zapraszam. Zaczynamy od Bliskiego Wschodu. Izraelski skrajnie prawicowy minister finansów Bezalel Smotrich nakazał przygotowania do aneksji okupowanego zachodniego brzegu przed objęciem urzędu przez prezydenta elekta USA Donalda Trumpa w styczniu 2025 roku. We wczorajszym oświadczeniu wyraził nadzieję, że nowa administracja w Waszyngtonie uzna izraelskie dążenia do suwerenności nad okupowanym terytorium. Izrael codziennie wciąż zabija palestyńskich cywili. Dane ONZ mówią, że 70% ofiar po palestyńskiej stronie to kobiety i dzieci. Przechodzimy do wiadomości krajowych. W czasie obchodów Święta Niepodległości w stolicy funkcjonariusze podjęli 164 interwencje. Według informacji przekazanych przez Komendę Stołeczną Policji, działania policyjne skupiały się głównie na naruszeniach związanych z zakazem używania materiałów pirotechnicznych. Policja cały czas zbiera dane ze wszystkich jednostek. Ostateczne podsumowanie poznamy jutro. Czas na Stany Zjednoczone. Prezydent elekt USA Donald Trump prawdopodobnie wybierze senatora Marka Rubio na sekretarza stanu USA, podał wczoraj The New York Times. Rubio to rywal Trumpa, znany z ostrych poglądów wobec Rosji. Według niego Ameryka nie powinna jednak finansować wojny w impasie i konflikt powinien zostać doprowadzony do końca. Na doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego Trump wybrał kongresmena z Florydy, Mike'a Waltza. To były żołnierz wojsk specjalnych uważany za jastrzębia w polityce wobec Chin. A teraz sprawdzamy, co za naszą wschodnią granicą. Grupa uciekinierów z Korei Północnej, nazywająca się Korpusem Propagandy Dezerterów, przekazała Ukrainie ulotki i pliki audio wzywające przysłanych z Pjongjangu żołnierzy służących w armii rosyjskiej do dezercji, poinformował wczoraj portal gazety Korea Times. Ulotki i pliki audio zawierające zachętę do dezercji i odpowiednie instrukcje przekazano armii ukraińskiej oraz ambasadzie Ukrainy w Seulu. A co czeka nas dziś, we wtorek? W sądzie rejonowym w Pruszkowie ma ruszyć proces policjanta, który spowodował wypadek radiowozem z dwoma nastolatkami w Dawidach Bankowych. Sprawa wraca na wokandę po 5 miesiącach, po tym jak sąd wydał postanowienie o wyłączeniu sędzi od orzekania w sprawie. Do wypadku z udziałem nastolatek doszło na początku ubiegłego roku. Prezydent Andrzej Duda weźmie dziś udział w konferencji klimatycznej COP29 w stolicy Azerbejdżanu, Baku. Po południu prezydent Duda wygłosić ma oświadczenie podczas sesji plenarnej szczytu liderów. Prezydent ma mówić m.in. o polskim modelu transformacji energetycznej opartym o atom, ale też uwzględniającym jej ludzki wymiar. Wizyta polskiego prezydenta w Azerbejdżanie rozpoczęła się wczoraj i potrwa do środy. Prezydent Izraela spotka się w Białym Domu z ustępującym prezydentem Joe Bidenem, aby omówić konflikty zbrojne w strefie Gazy i w Libanie. A jaka będzie dziś pogoda? O tym jak zwykle Grzegorz Walijewski z IMGW. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyż Zion, który został tak nazwany, jest tak zwanym wyżem zgniłym, ponieważ powoduje nam spore zachmurzenie, nie przepuszcza nam bezpośrednich promieni słonecznych. Jedynie w górach rozpogodzenia powodują, że jest to przepięknie. No niestety też powoduje, że mgły się pojawiają i ograniczają z rana i z wieczora widzialność nawet do 100, miejscami 200 metrów. A i pojawiają się również marznące opady deszczu. Dodatkowo temperatura przeważnie od 1 do 3-4 stopni, tylko tam, gdzie jest więcej rozpogodzeń, no to około 7 stopni. Niezbyt przyjemnie, no ale cóż, taka jesień. W tym tygodniu będzie troszkę poprawy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za tę prognozę. A po więcej jakościowego dziennikarstwa zapraszamy Was do aplikacji Onet Audio. Na dziś szczególnie polecam odcinki podcastów Anatomia Śmierci, Wojewódzki Kędzierski i Polityczne Złoto Andrzeja Stankiewicza. Podsumowanie autorstwa Adama Królaka czytał Maciej Jednoralski, montował Jonasz Sowa. Autopromocja. Przerwana playlista, przerwane plany i marzenia ludzi, których sprawy do dzisiaj pozostały niewyjaśnione. Posłuchaj dlaczego. Tutaj Justyna Mazur-Kudelska. Zapraszam na magazyn kryminalny Newsweeka w ramach Onet Audio. To była autopromocja.